Dzisiaj zrobimy jajecznicę z kurkami. Do tego celu, tak jak tutaj widać, potrzebujemy 200 g kurek, odrobina świeżego koperku, 4 średniej wielkości jajka, 1,5 łyżki masła klarowanego, kopiata łyżeczka soku z cytryny, sól oraz pieprz. W pierwszej kolejności dokładnie wymyjemy kurki. Grzyby wymyte, teraz na patelni użyjemy około 1,5 łyżki masła. Nim rozgrzejemy masło, pokroimy kurki na mniejsze kawałki. Masło rozgrzane, dokładamy grzyby. I na średniej wielkości w palniku 10 minut podsmażamy. Grzyby już pięknie puszczają wodę. Minęło 10 minut, teraz doprawimy naszą jajecznicę. Damy odrobinę pieprzu. Odrobinę soli. Łyżeczkę soku z cytryny. I koper. Wszystko przemieszamy i dorzucimy jajka. Możemy dodać większą ilość jajek, w zależności na ile osób robimy. I jajecznicę mamy gotową. Sezon kurkowy rozpoczęty, tak więc zachęcam do spróbowania takiego przepisu. Pozdrawiam i życzę smacznego.